wierzysz w intuicję do ludzi, z którymi się otaczasz, no bo masz swoją ekipę, która za tobą podąża. Od jednego miejsca do drugiego miejsca chodzą. Te nowe osoby mają być dobierane do tej starej ekipy, czy po prostu mają mieć to coś w sobie, żeby z tobą współpracować? Nie, no to coś muszą mieć po prostu. Muszą mieć pomysły, energię, musi być dobry vibe. Dla mnie nie ma w ogóle znaczenia, czy ktoś jest bardzo doświadczony, czy mało doświadczony, czy ktoś skończył takie czy inne studia. Oczywiście każdy, kto przechodził na rozmowy, przynosił CV, ale to CV nie służyło do tego, żeby je przeanalizować, aha, taka uczelnia, takie doświadczenie, w ogóle na to nie patrzyłem, tylko to CV służyło do tego, żeby spojrzeć i znaleźć jakieś pytanie w tym CV, które można tej osobie zadać, znaleźć w tym CV jakiś punkt do rozpoczęcia rozmowy. Interesuje mnie człowiek, a nie to, do czego się przez większość życia przygotowywał. Gdybym był dyrektorem, który pracuje w Boeingu, no to jednak wymagałbym od kandydata należytego CV, od inżyniera, żeby tak ukończył właściwą uczelnię. Tutaj mogę sobie pozwolić na więcej.